wszystko, co nas łączy. Rozmowa dnia. Dzień dobry, w studiu Radia Wilno Paweł Kobak. Za kilka dni rozpocznie się rok szkolny i przedszkolny. Nie jest tajemnicą, że maluchy w wieku przedszkolnym nierzadko bardzo boleśnie przeżywają chwilę rozstania się z mamą, tatą, niech nawet i na pół dnia, ale dla nich to jest cała wieczność. Co robić, żeby zminimalizować te urazy adaptacyjne do nowego otoczenia, do nowych ludzi, do nowych twarzy? O tym między innymi pomówimy z dyrektor żłobka przedszkola w Mickunach w rejonie wileńskim, panią Bożeną Stelmakową. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, słuchacze Radia Wilna. Miło mi witać państwa tu przed 1 września i ogółem to zaraz przedstawię całą może tyradę tradycji i zadań, co trzeba wykonać, żeby dziecko czuło się bezpiecznie i szczęśliwie przy szkole. No właśnie, pani dyrektor, co trzeba robić, żeby dziecko nie płakało, przynajmniej po drodze do przedszkola? Dla nas to jest bardzo aktualne. Mamy koleżankę redakcyjną, która też puści już niedługo dziecko do przedszkola, to posłucha może dobrych rad od profesjonalisty. Tak na ogół to, żeby coś już zmienić tak drastycznego, to zbyt mało dni zostało do tego 1 września. Rekomendujemy ogółem rodzicom wraz z dziećmi szykować się do tego przedszkola przynajmniej rok, no pół roku do pójścia do przedszkola. Ale tak, teraz już to już nic nie zmieni akurat, ale dam kilka wskazówek, co można byłoby zrobić, żeby ten pierwszy dzień w przedszkolu nie był taki drastyczny, taki straszny i żeby to nie byłoby jako to wizyta u lekarza, a po prostu wizyta w przedszkolu. Więc zawsze radzę rodzicom spokojnie się nastawić samym, osobiście. To czyli dziecko jest jak gąbka, wpija bardzo szybko wszystkie emocje rodzica. No, a tu zwłaszcza mamy. Tato to jest jak tak bardzo logicznie myślący. Mama jest bardziej taka strona emocjonalna w rodzinie. To więc, kiedy mama ma niespokojne nastawienie na przedszkole, że kojarzy przedszkole jako miejsce, gdzie dziecko będzie czuło się niedobrze, nauczycielki będą torturować tego dziecka, czy jakoś tak, że wszystkie, że ktoś będzie krzywdził to jej dziecko. Tak nie jest w ogóle i tak robić nie można. Należy się, no kilka dni zostało, tak faktycznie, no to po prostu wyciszyć, uspokoić, porozmawiać z dzieckiem na dany moment, bo dziecko już rozumie, dziecko już wszystko kojarzy, gdzie pójdzie tego 1 września, co to będzie za placówka, że zobaczy nowych dzieci, że na niego czeka tam nowa pani uśmiechnięta pani, że wszyscy będą się z nim bawić, że zobaczy nowe zabawki, że może zobaczy jakieś zwierzątka w przedszkolu. No i tak na ogół warto też wspomnieć o swoim osobistym pierwszym dniu w przedszkola, jeżeli rodzic na przykład, czy mama, czy tata chodzili do przedszkoli, to niech wspomną i niech opowiedzą dzieciakom, że jak było fajnie, że spotkali tam masę nowych różnych przyjaciół, kolegów i w ogóle. To więc tak w sumie, summa summarum, to by było tak, że najważniejsze jest pozytywne nastawienie rodziców. Jak już jest pozytywne nastawienie u rodziców, to dziecko będzie płakało mniej, na pewno. Nie będzie w ogóle nie płakało, ale że będzie płakało mniej, to na pewno. No i ten okres adaptacyjny, to w sumie też potrwa trochę, no tak my to dajemy średnio, tak plus minus 2 tygodnie, ale to zależy w ogóle od dziecka, jak to będzie wyglądało. Spędzicie na pewno kilka godzin w przedszkolu razem z dzieckiem, ale tak już my rekomendujemy, że już na przykład następny dzień to już rodzic może sobie pójść pospacerować, żeby to dziecko zostało same z pani i z nowymi dziećmi, z nowymi zabawkami w nowym otoczeniu. No to w sumie wytrwałości, cierpliwości i pozytywnych emocji życzę wszystkim. Jak do nowego roku przedszkolnego przygotował się wasz żłobek przedszkole? No, my tak myślimy, że już jesteśmy gotowi na całego. Grupy są sporządkowane, komplet nauczycieli też jest pełen. Dzieciaki są już przyjęte oficjalne, umowy są podpisane. Grupy wyczyszczone, no po prostu nowe zabawki już są, nowe mebelki już są w przedszkolach, to w przedszkolu raczej w grupie, to czekamy jak najbardziej ten początek tego nowego roku przedszkolnego. I kiedy powstało wasze przedszkole? Może trochę o historii. No, nasze
Najstarsze przedszkole jest jedno z najmłodszych tu w rejonie wileńskim, bo w sumie liczymy 8 rok dopiero pracy naszego przedszkola. Zbyt takiej obszernej historii to jeszcze nie mamy, żeby pisać memuary, ale w sumie coś już możemy opowiedzieć, jakie to były początki. Początki były dość trudne. Przyznam, bo same przedszkole jest zorganizowane na 4 grupy, ale początki to tak zbierałyśmy tak 2 grupy, później było 3 grupy i już po 2 latach mieliśmy już faktycznie 4 grupy skomplektowane. No i tak nabieraliśmy doświadczenia, braliśmy udział w przeróżnych projektach, trochę nam to dodawało może odwagi i dodawało więcej głosu o naszym przedszkolu i tak to już możemy spokojnie i szczęśliwie liczyć 8 rok i mam nadzieję, że jeszcze więcej będzie tych lat. Ile osób liczy personel, grono pedagogiczno-wychowawcze? No grono pedagogiczno-wychowawcze to jest, nie jest zbyt duże. Porównując, jesteśmy takim średnim przedszkolem w rejonie wileńskim. Mamy 5 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, czyli przedszkolnej. Jedna jeszcze pani dołączy do nas w październiku, kiedy wróci akurat z urlopu macierzyńskiego. No i mamy też, nie komplet, ale mamy też nauczycieli do pomocy. W sumie logopedę mamy i mamy 2 nauczycielki do edukacji artystycznej, czyli pani od rytmiki i tańca i pani od muzyki. Jak wygląda zwykły, roboczy, tak powiedzmy, dzień przedszkolaka ze żłobka przedszkola w Mickunach? To takie wademekum dla nowych mam i tat, dla nowych dzieciaków. No tak, no bardzo słusznie to jest nazwane, dzień roboczy, bo tak akurat tak między sobą rozmawiamy i tak przedstawiamy to nowym rodzicom i nowo przychodzącym dzieciaczkom, że jest to ich tak zwana pierwsza praca, kiedy przychodzą do przedszkola. No i tak muszą się nastawić automatycznie, muszą się odpowiednio, poważnie, bez łez i cała reszta. Do pracy każdy dzień trzeba przychodzić? No, dobrze by było, żeby rezultat był odpowiedni, to do pracy trzeba przychodzić każdy dzień. Tak o to prosimy, tak się staramy. W sumie jest tak, że dzień u nas się rozpoczyna dość wcześnie, bo zapraszamy dzieci do przedszkola już z 6:30 wcześnie rano. Takich wczesno przychodzących dzieciaków to nie jest zbyt dużo, no ale bywają. I więc tak schodzą się dzieciaczki do godziny 8:00, do godziny 6:30, kiedy tak wszystko jest jeszcze na luzie, jeszcze tak się budzą pomalutku. 6:30 mamy śniadanko, to zjadamy sobie spokojnie śniadanko w przedszkolu i te pośniadaniowe taki okres do obiadu. Mamy podstawowe zajęcia edukacyjne w przedszkolu. Także to jest, jak już mówiłam, jakieś muzyki, tańce, zajęcia z logopedą, zajęcia w grupach, zajęcia na zewnątrz, jakieś realizacje zadań projektowych, jakieś edukacje ogółem zaproszone ze strony, także edukacja na zewnątrz, czyli na podwórku przedszkolnym. No i następnie znowu smaczny posiłek, czyli obiad. Sen poobiadowy to w pracy tego nie ma, ale u nas akurat w naszej pracy to my mamy, że możemy sobie się zrelaksować. Zrelaksować sobie możemy się w przedszkolu. No i kolacja pyszna i takie po kolacji to już mamy zajęcia bardziej indywidualne w przedszkolu, czyli panie mają tak zwany rozkład pracy indywidualnie już z dziećmi. I po tym wszystkim to już rodzice mogą spokojnie sobie przychodzić i odbierać dziecka, ale my pracujemy, przedszkole raczej jest otwarte do godziny 6:30 wieczora. Ile kosztuje miesięczny pobyt wychowanka u was w przedszkolu? W porównaniu, może porównać można z większymi miastami, z Wilnem, z Kownem? No tak, no rejon wileński jest tym chyba specyficzny, że ma jedną z najmniejszych kwot płacenia za przedszkole, bo ogółem to kwota się składa z 2 części, to czyli za jedzenie, za pokarm w przedszkolu i za tak zwane potrzeby edukacyjne, które dniówka tak zwana, co my to tak nazywamy, który to już rodzic musi płacić już nie w zależności, czy chodzi, czy nie chodzi do przedszkola raczej, czy ze względu na choroby, czy nie. Co dotyczy płacenia za jedzenie, to rodzic ma ulgi, czyli samorząd kompensuje nam 30% tej sumy, tej kwoty, to rodzic płaci tylko 70%. To ze względu na takie możliwości, to w sumie ogółem, tak plus minus, grubo mówiąc, to gdzieś około 40 euro, to dla grupy przedszkolnej, bo żłobek płaci mniej. Ale w zależności ta kwota się zmienia, bo nie jest to taka tradycyjna i stała comiesięczna, bo niektórzy rodzice mogą mieć ulgi, albo na przykład jeżeli chodzą niecały miesiąc, to też automatycznie też się suma się zmniejsza, ale co najważniejsze, że się nie zwiększa.
Przedszkole należy do samorządu rejonu wileńskiego, tak. Tak? Leży w gestii. Jak wam układa się współpraca z samorządem rejonu wileńskiego? Bo słyszałam, że dobrze, że 30% nawet no tak. pokrywa koszty. A jakie jeszcze? Tak, to plusy? W sumie to no, same plusy, bo przedszkole to jasne, to dziecko samorządu, można mówić, a samorząd dla nas to jak tak zwany wydział oświaty, można mówić, bo z wydziałem oświaty to komunikujemy bardziej ściślej. To jeżeli mamy jakiś problem, czy mamy jakieś pytanie do rozwiązania, to możemy spokojnie się konsultować ze specjalistami z Wydziału Oświaty. Zawsze jesteśmy zrozumieni i na pewno wspólnie znajdziemy odpowiedź. Ogółem to, co ze względu ze strony tak zwanej tej ludzkiej. Co ze strony finansowej, to tak można powiedzieć, że z samorządu otrzymujemy całe finansowanie, dofinansowanie, co dotyczy funkcjonowania przedszkola. Przedszkola bądź innej placówki oświatowej w rejonie wileńskim, no to współpraca ścisła jest doprawdy. Przedszkole posiada grupy i polskie, i litewskie. Tylko wyłącznie polskie. Tylko wyłącznie. A jak liczne te grupy są? W sumie to grupy są wypełnione, bo nawet tego roku trochę więcej te przyjmę dzieciaków. W sumie jest tak, że mamy dwie grupy żłobkowe, to od wieku 2 do 3 lat. W jednej i w drugiej grupie mamy, w jednej mamy 16 dzieciaczków, w drugiej mamy 17 dzieciaków. A są dwie grupy przedszkolne, to też w jednej grupie mamy 19 dzieci, a w drugiej 20, no to w sumie wypełnione. W jakich projektach, jeżeli uczestniczy wasz żłobek przedszkole? Bo wiem, że teraz bez projektów ani rusz. No to jest codzienność popularne w ogóle. To jest. Codzienność, można mówić, edukacji przedszkolnej, tak. Wczesnoszkolnej, brać udział w jakimś... I w szkolnej, tak, otóż właśnie. Brać udział w przeróżnych projektach. Różnica chyba między projektami to u nas... To dobra rzecz, bo to poszerzy widnokręgi. To bardzo, tak, to bardzo dobra rzecz. To się zgadzam na całe 200%, że to jest bardzo dobra rzecz. Różnica chyba, że między projektami w przedszkolu, a projektami w szkołach jest taka, że w przedszkolach większą część pracy robi akurat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, niestety, a dzieciaki robią tą część taką, że coś trzeba wykonać, tak? Jakieś prace wykonać, jakieś tam robótki, coś zaśpiewać, coś zatańczyć, coś pokazać, a później to wszystko, cały rezultat tej codziennej pracy musi to wszystko zredagować i połączyć sam nauczyciel, nie? To chyba to jedna z najważniejszych różnic. Tylko, że no tak, w sumie u nas to jest, ja mówię, nie mogę tylko mówić o swoim przedszkolu, że to jest codzienność, bo to jest ogółem taka wszechznana tajemnica chyba, że to jest codzienność każdego przedszkola, że jeżeli nie bierzemy udziału w jakimś projekcie poza granicami, czyli nie tylko rejonu wileńskiego, to coś tworzymy sami. A jak już tworzymy sami, no to zapraszamy sąsiadów do udziału, nie? I to albo zazwyczaj, albo nas ktoś zaprasza. No to wybrać jest z czego, na pewno. A czy macie wycieczki waszych wychowanków do szkoły? Czemu pytam, no żeby dziecko wiedziało, co jego za kilka lat czeka. Znowu zmiana atmosfery, znowu zmiana środowiska, żeby znowu nie było jakiegoś stresu. No tak, jak najbardziej. Mało tego, że sami chodzimy do szkoły jako zwiedzający, to też zapraszamy szkołę, żeby przychodziła do nas z tymi dziećmi, co były u nas kiedyś w przedszkolu, żeby nas poinformowały ogółem, jak to się im udaje, pokazały, jakie osiągnięcia mają, jakiś koncert dla nas robią, czy coś tam. I później też idziemy do nich. Idziemy do nich, dołączamy na jakieś też imprezy, zapraszają nas, ale taka ta współpraca już taka aktywna, bardziej się rozpoczyna po nowym roku, kiedy to już zbliża się maj i już będziemy wiedzieć na pewno, które dzieciaki idą do szkoły z września miesiąca. No to, ale współpracujemy jak najbardziej. A współpraca przedszkola z partnerami w kraju, może za granicą, czy istnieje taka? Jak najbardziej, bo dzięki tym projektom, które kiedyś były na poziomie chyba takim przedszkolnym, poszerzyliśmy nasze znajomości na poziom międzynarodowy ogółem. To zaczynając chyba większość przedszkoli z językiem polskim nauczania, na pewno współpracują z przedszkolami z Polski. My nie jesteśmy wyjątkiem. Mamy ścisłą współpracę na dany moment, to są dwa przedszkola, tak, takie bardziej ściślej współpracujemy. Możliwe będzie jeszcze jedno trzecie przedszkole, które też dołączy do naszej współpracy. Jedno jest przedszkole z województwa gdańskiego, to czyli Strąbek Wielki,
wszelkich, mamy wspólne konkursy, wspólne projekty. Inne, jeszcze bardziej ścisła ta partnerstwo, tak zwane ta ścisła współpraca jest z przedszkolem z gminy Poraj, czyli z Żarek Litnisko. Mieliśmy już kilka, mało tego, że konkursów, mieliśmy też również projektów, a także wspólnych do zrealizowania, a także byliśmy zwiedzić te przedszkole. Też nam to się udało. I teraz zaprosiliśmy ich też do nas, żeby odwiedzili nasze przedszkole. No i poszliśmy dalej. Poszliśmy dalej i współpracujemy teraz z kilkoma przedszkolami dzięki tym międzynarodowym projektom akurat z Grecji. Również, no to można wymienić, bo prawie, że cała Europa jest dołączona do tych różnych projektów i to my jesteśmy częścią tego. I dzięki takiej komunikacji, przyjaźni, można mówić, zawsze mamy coś do realizowania, czyli mało tego, że teraz jesteśmy w projekcie Erasmus+, że drugi już rok tego projektu będzie się odbywał, o znajomości tradycji, kultury, historii narodu naszego, a także państw innych, europejskich. Dołączyliśmy akurat, niedawno otrzymałam wiadomość, że będziemy jeszcze jednym projekcie, takim międzynarodowym, ale takim bardziej już logicznym, z takimi bardziej konkretnymi rezultatami, mamy nadzieję, co związane jest z robotyką w przedszkolu i z informatycznymi, jak to się nazywa, informatycznymi ogółem narzędziami w przedszkolu. No to zahaczyła pani o plany. Tak. Akurat wyjęła pani mi z ust moje pytanie następne. Nie, bardzo proszę. Plany na ten rok. Znaczy bardziej na koniuszek tego roku. No to tak. My to liczymy akurat nie rok finansowy, nie rok do grudnia miesiąca, a u nas to jest rok od września do maja miesiąca. To może tak. Może tak. To może tak. No to jak już mówiłam, te projekty to jeden z ważniejszych planów naszych ogółem, że pomyślnie skończyć realizować ten pierwszy nasz projekt, co mamy, i zacząć pomyślnie realizować drugi projekt, bo to jest, potrzebuje trochę wysiłku faktycznie, ale mam nadzieję, że wytrwamy, przetrwamy i ogółem tak jak zaczynamy to z motywacją, z entuzjazmem teraz, wrzesień miesiąc, tak i skończymy w maju miesiącu z entuzjazmem i z motywacją kontynuować dalej tą działalność. No i dalej kontynuujemy i planujemy współpracować ogółem z miejscowymi partnerami, czego nie wymieniłam, ale jest to na przykład gmina i gmina Mickuny tak zwane i parafii mickuńskiej, że też mamy tradycyjne już święta, które realizujemy każdego roku, to już który rok z rzędu i to zostaje u nas w planach. Następnie, co dotyczy projekty, może takie prace z nauczycielami odkładamy może w stronę i kontynuujemy wzbogacenie podwórka przedszkolnego akurat u nas, rozbudowując teraźniejsze place zabaw, wzbogacając kącik klasy zielonej u nas na podwórku i mamy nadzieję, że nam to się uda. Wytrwacie. No, z taką panią dyrektor to nie podpada w żadną wątpliwość. Realizację wszystkich planów, panie dyrektor, i żłobkowi przedszkolu życzę. Dziękuję najmocniej. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji Rozmowa Dnia gościliśmy dyrektor żłobka przedszkola w Mickunach w rejonie wileńskim, panią Bożenę Stelmakową. Do usłyszenia. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.